Cześć! Call me Simon with Brewer Pinter. I've collaborated with Brewer Pinter on this beer last month. Really excited for Mr. Thomas Coimbra to get it reviewed. So I've given him a little kind of pour of this beer. Okay. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Simon Martin. Hi Simon. Cześć. Wreszcie, strasznie długo tutaj sprzętu ustawiałem, więc mi trochę piana opadła, ale wreszcie, to nawet lepiej, bo się piwo ogrzało. I say that it's even better that the beer gets warmer. Yes. In this time when absolutely. I was fixing the equipment. Okay, what do we have here? The color is red. Red. Indeed. Red. Red indeed. Red indeed. Maybe in a bad light it looks like mahoni? Yeah. Powiedziałem, że jest rzeczywiście czerwone. Jest rzeczywiście czerwone, to znaczy pod światło, bo w takim świetle, jakie tutaj świeci w naszym kierunku, to wygląda na brązowe, na powiedzmy brunatne. Ale zaraz wam poświecę. Widzicie? Rzeczywiście jest czerwone. Look at that. Fantastic. Yeah. So the color is okay. Yep. Head was quite good and it has good lacing, yeah? Yeah. Mamy dobry lacing, piana była bardzo ładna, wręcz wylewała się z tego z tej szklanki, z tego shakera ataku chmielu. No, teraz wąchamy. So let's smell. Hops. Yeah. Yeah. Loads of American hops. Yes. Loads. Nawet w tym szkle, które nie nadaje się do uwypuklania aromatów chmielowych, bo lepszy oczywiście byłby jakiś snifter, to naprawdę aromat chmielowy jest bardzo, bardzo intensywny. Iglasty, cytrusowy, citrusy, piney. Yeah, yeah, grapefruit. Yeah. So, let's try. Let's dive in. Cheers. Cheers. Na zdrowie. Na zdrowie. I check bitterness after third sip. Okay. It's still too cold. Ciągle jest jeszcze za zimne. Bitterness is okay. Yeah. I was sure when we were talking about bitterness in the wort after boiling, that the bitterness will be lower. Yeah. And it is, but it's okay. It's very good bitterness. Jest bardzo dobra goryczka, bardzo dobra taka. Nie brakuje jej tu, tak? Ja miałem takie obiekcje przy ocenianiu tej brzeczki, że może jest za mało ten. Tam dobrze, żeście rozpoznali, że było tam trochę zgrywy w tym wszystkim. Ale tak, jest dobra goryczka, jest dobra taka słodowość opiekano-orzechowa, czyli taka. I say there's a lot of maltiness in a nuts and rye. That's spicy rye. Spicy rye? Rye. Yeah. Yeah. Rye gives it, but I tell what we feel. And some biscuits. Biscuits. Dark ones. Yeah. Well toasted. Like a freshly baked brown loaf of bread. When you walk past that baker's oven. Or maybe brown cake, something like that. Yes, yes. Tutaj jakby zgodziliśmy się z Simonem, że to jest taki, taka właśnie przypieczony, to nie jest palony, to jest przypieczony, opiekany aromat, właśnie typowy dla jakiegoś chleba ciemnego, ale bardziej nawet, ponieważ to jest dosyć słodycz, jest dość wyraźna, więc nawet bardziej jest to aromat ciasta jakiegoś brązowego, może nie murzynka, coś co jest takie pośrednie. Some cocoa notes? Yes, yes, definite
hints of chocolate, coffee, caramel. Maybe more cocoa than chocolate, yeah? Yeah, yeah. Bardziej kakaowe niż czekoladowe. Alcohol is warming. Yes. But it's. Yes. I think it's well covered. I think it's 7%. 7%. I haven't seen the parameters. Tak jak powiedziałem, alkohol jest dość dobrze, znaczy alkohol jest wyczuwalny jako rozgrzewanie w przełyku, ale tego można było się spodziewać, to jest imperialna wersja. Natomiast jest dosyć dobrze ukryty. Muszę powiedzieć, że... Okej. Okay. Ile? No. Here. Mamy tutaj etykietę. Co my tu mamy? 6,9. No, to płytko odfermentowane. It's not well attenuated. It's a malty, very sweet. Because it's only 6.9 from 19. It could be 8. So it's a lot of taste live in a beer. That's great. Sporo tego ekstraktu pozostało w smaku i to czuć. Jest no, takie gęste, trochę od tego żyta, ale też od tego pozostałego ekstraktu. Gęste, słodkie, takie rzeczywiście można się... To skojarzenie z tym ciastkiem brązowym jakimś, z jakimś, nie wiem, jak się nazywa takie ciastko? No nieważne. Jest bardzo, bardzo jakby nasuwa się. Natomiast ta goryczka, ta chmielowość, ten aromat cytrusowy i sosnowy sprawia, że no całość myślę, że jest udana. Powiem tak, gdybym to dostał w ciemno, to bym powiedział, że to jest brown IPA. When I have a blind test, yeah. I would say it's a brown IPA. Yeah, very balanced. I like the balance. Nice sweetness, nice hoppy bitterness. It goes well, I think. Mm-hmm. It goes well. I'm happy. Simon mówi, że jest bardzo zadowolony z tego, że jest dobrze zbalansowany. Jest sporo słodyczy, ale jest skontrowana dużą goryczką. Ta goryczka z kolei nie jest tutaj jakaś strasznie definiująca to piwo, tylko tu się dzieje coś więcej oprócz goryczki. Więc mamy goryczkę, mamy słodowość, mamy sporo alkoholu, ale jest on w miarę dobrze ukryty, no i... Cheers. Na zdrowie. Na zdrowie. It's beer for sipping, not for drinking. Yeah, absolutely. One or two of these, you're kind of enjoying yourself. To jest piwo, które można pić z godzinę. To nie jest piwo, które wypijacie po prostu w kwadrans i zamawiacie następne. Co zresztą jest akurat słuszne, dlatego że wtedy nie będzie ryzyka znieczulenia szybkiego. It's safe there because you can't drink this very fast and you can't get drunk in a, you know, in you can't drink four of this in a 1 hour. It's impossible. No. Yeah. You take this one and sip, yeah. Chat, talk, enjoy, and then maybe one more. Yeah. Mm. Good job. Thank you for having me on your show. Thank you to Poland. Hope you enjoy the beer. Yeah. Cheers. Cheers. Stone the crows. Stone the crows. Excuse me. Can I have an autograph of you? Sure, no problem, sure. Here. Tomasz Kopyra z blogu kopyra.com. Blog kopyra.com. And Simon, our Simon. Friend. Simon friend from imported, YouTube. Imported from... Have you got a... Great, I don't have. Pen? I haven't got some. Maybe our friend here? Before. There is but okay. Maybe at the here. Yeah. Huge ones. Left hand. Yeah, like left hand brewing. Left hand batsman. There you go. And Tomek Kopyra z blogu kopyra.com. Tutaj czy na zdjęciu? Na zdjęciu. Tutaj na, tak, na czole swoim. Na czole. Okej, okay, bye, thank you. Sorry. To się wytnie. Pójdzie do shit happens.